No to siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku na teście nowej zębatki. Zaczynamy odcineczek. Jak widać, no łańcuch, wszystko już jest ubrudzone, bo wczoraj już testowałem zaraz po złożeniu. Zobaczycie to na samym końcu odcinka, jak to tam wyglądało. Cały ten test, a mianowicie, cóż mogę więcej dodać? No, dodałem na karcie społeczności post a propos całego tego konceptu. Zbliżę się, żebyście więcej widzieli może w motorku, jak to się prezentuje. Jak widać, zębatka tylna jest teraz popieronie wielka. No i pytanie, po co ja to robił? Po co? Między innymi zaraz do tego dojdziemy. Od razu mówię a propos testów na samym końcu, że mocy ma to od pierona, ale co z tego, jak o moc mi nie chodziło. Nie chodziło mi o moc. Tak wam powiem, że nie chodziło mi tutaj o moc. No i tyle. Cóż więcej mogę dodać? No, z przodu zębatkę i z tyłu zmieniłem od razu, bo dużo osób pewnie się przypuszczało, że zmienię tylko i wyłącznie z tyłu i z przodu na przykład zostawię 14, jak jest oryginalnie w gangusie. Jak się nie uda projekt, no to pójdzie zębatka pewnie na sprzedaż albo założę ją do lącina, chociaż w lącinie to urwie to pewnie mocowanie tylnego koła, więc znając życie pewnie rozpierdzieli piastę. No ale cóż, no tyle. Co następne mogę powiedzieć? No, tak jak mówiłem, teraz mamy przyłożenie z przodu 16, z tyłu mamy 54 zęby. No, a docelowo chciałem założyć z przodu jak największą, czyli 17, a z tyłu miało być 50 zębów, ale nie znalazłem pasującej zębatki, takiej, żeby się dało potem jakoś to sensownie przerobić. Dlatego jest tak, a nie inaczej. A czemu 17,50? Bo wychodzi mniej więcej przełożenie na tyle samo, co jest w gangusie w standardzie, czyli 14,41. Odpowiednik, tylko w większej skali. I teraz powinno wam dać to do myślenia, czemu chciałem odpowiednik przełożenia tylko w większej skali. Teraz przechodzimy do sedna sprawy. O co panu MRF chodziło? Zobaczcie sobie, jaka jest wielka ta zębatka. I teraz wam powiem, uwaga, słuchajcie. Brałem ja pod uwagę wielkość zębatki do wielkości koła. I teraz powinno dać wam to do myślenia, co za efekt pan MRF chce przetestować, ale na razie, na chwilę obecną, nie jestem w stanie tego przetestować, bo nie mam zębatki z przodu, muszę dopiero zamówić i zobaczymy to w kolejnym odcinku. Lecz po obliczeniach wychodzi, że i tak będzie troszeczkę wolniejszy i mocniejszy niż na seryjnym zestawie napędowym od gangusa. No niestety nie jestem w stanie znaleźć pasujących elementów albo takich, żeby było tyle mięsa i na taki łańcuch, by to mi wszystko pasowało. No i mam nadzieję, że teraz mnie rozumiecie. Znowu będziecie do mnie się pytać, dlaczego ja to chcę tak zrobić, jaki to ma w ogóle sens, powiększanie zębatki z przodu, powiększanie zębatki z tyłu, jak możemy sobie pomniejszyć choćby nawet, nie? No, ja chciałem przetestować dwa efekty, w którym pierwszy raczej jest chyba błędny, chociaż nie do końca, tak mi się wydaje, że nie do końca może być błędny. Mianowicie, nie wiem, możecie mi teraz napisać na dole w komentarzu pod filmem, ale raczej się chyba mylę i też mi się tak wydaje, że raczej się mylę, ale możecie napisać dla potwierdzenia, że nim większa zębatka z przodu, ignorując zębatkę z mając ten same przełożenie, tylko w powiększonej skali, i większa zębatka z przodu,
tym biegi się tak jakby wydłużają. Takie mam odczucie właśnie. Mogę się mylić, ale możecie napisać mi to na dole w komentarzu. Mianowicie, że, uwaga, słuchajcie mnie, na każdym biegu tak jakby więcej mogę pojechać. O, chyba teraz mnie zrozumiecie, że po prostu na każdym biegu ja zaczynam od bardzo wolnej prędkości, ale jak przygazuję, to o wiele więcej kilometrów na godzinę mogę zrobić na każdym biegu. Takie mam odczucie na tym przełożeniu, w sensie powiększeniu zębatki z przodu i powiększeniu zębatki z tyłu. Takie mam odczucie, jakby na każdym biegu mógłbym jechać dłużej, więcej kilometrów na godzinę, zanim zmienię na wyższy bieg. O, teraz chyba mnie zrozumiecie. To jest pierwszy efekt, o którym mogę się mylić. Możecie mi napisać na dole w komentarzu pod filmem. Dobra, no i teraz ten drugi efekt, o który mi chodziło. Mianowicie wielkość zębatki tylnej w stosunku do wielkości koła. Czy ma to jakiś wpływ na moc na kole? Na samym kole, na moc. Dobra, no bo teoretycznie mocowo będzie to samo, ale pod nagłymi takimi nagłymi przydławieniami, czy łatwiej albo trudniej jest zdusić motor. Bo jeżdżąc na RC, na przykład moim RCU na małych kołach, to mogę powiedzieć, że efekt tego takiego przydławiania, na przykład skoczymy, jedziemy pod górkę, wskoczymy na jakąś półeczkę albo przeskoczymy przez coś pod większym obciążeniem w błoto jakieś wskoczymy albo coś, to zmulenie motoru, tak zdławienie było o wiele mniejsze niż w motorkach na wielkich kołach. Zobaczcie sobie na filmiki na YouTube, jak jeżdżą te RC Bigi i inne wszystkie motorki z większymi kołami, na przykład RC, na przykład z większymi kołami. Dużo osób też tam zauważyło, że jest spadek mocy, bardziej motor taki jakiś przymulony, pisali do mnie prywatnie a propos po zmianie na duże koła, że motor jest tak jakby troszkę przymulony. No i właśnie dlatego testuję ten efekt wielkości zębatki tylnej do wielkości koła. Czy ma to jakiś wpływ? Bo jak mamy? Mamy powiedzmy koło, nie? Mamy koło. I powiedzmy, że teraz jest to absurdalne porównanie, ale daję wam taki przykład, żebyście to zrozumieli. Mamy koło tylne. I powiedzmy, że to jest wielkość zębatki. Tak, chycę tą zębatkę, założę na to łańcuch i będę chciał ciągnąć tutaj za sznureczek albo za łańcuch, żeby obrócić kołem, to nie, ja nie będę w stanie tego praktycznie obrócić, nie? Jak chycę tu i będę chciał tak obrócić, nie będę praktycznie w stanie obrócić tym kołem, nie? Jak będzie zębatka trochę większa, to trochę mniej mocy nam mniej, o widzicie? Trochę, jakbym chycił tu za piastę, tu, widzicie? Ja w palcach tego nie obrócę. Ale jak chycę tutaj za zębatkę i przyłożę tyle samo siły, widzicie? Już kołem mi o wiele łatwiej jest obrócić, ale jak chycę tu, widzicie? Normalnie najmniejszym paluszkiem, o. Najmniejszym paluszkiem jestem w stanie tak jakby kołem ruszyć. Im większa wielkość zębatki w stosunku do koła, bo jakby to koło było większe, to ten efekt będzie inaczej. Jakbym se chycił w tym miejscu, to tak samo byłoby mi ciężko kołem obrócić. Mówię ogólnie, jak jest, będzie koło jakieś zakopane w błocie, albo nagle go przymulę, nie? Chodzi mi o stosunek koła do zębatki. Nie, że zębatki do nieskończoności koła, bo im większe koło, tym musi być większa zębatka, żeby poczuć ten efekt. I jeszcze raz pokazuję wam. Tutaj, żeby obrócić, muszę naprawdę dużo siły przyłożyć. Jak tu chycę, mniej siły, a jak tu chycę, to normalnie malutkim paluszkiem, patyczkiem mogę. O. Widzicie? Motor ruszyć. No. I teraz,
Ktoś powie, że im większa zębatka z tyłu, tym logiczniejsze, że ma więcej mocy motor. No bo to jest logiczne, no, że im większa zębatka z tyłu, im mniejsza zębatka z przodu, motor ma więcej mocy. Tak, zgodzę się. Ale ja chciałem przetestować efekt, w którym zwiększę średnicę tylnej zębatki, zwiększę średnicę przedniej zębatki, moc przekładana na koło, ta szybkość i to wszystko, no, moc. Przełożenie zostanie te same, tylko zwiększę tak jakby moc na kole. Rozumiecie? Że będzie trudniej go przydławić. Jak nagle gdzieś tam skoczę albo coś, to że trudniej jest mi przydławić motor. O ten efekt mi chodziło. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Nie, że zwiększając zębatkę z tyłu, zwiększam moc, ale zmniejszam prędkość. Ja chciałem zwiększyć moc na kole, nie tracąc na prędkości. Coś w tym stylu. Chyba mnie rozumiecie. Mam nadzieję, że zwiększyć moc na kole, nie zmieniając prędkości. O, w ten sposób, żeby motor było trudniej tak jakby przymulić, przydławić. Po pierwszych testach, no jestem bardzo zadowolony, no bo to daje coś tam. Musicie mnie zrozumieć, że na chwilę obecną nie jestem na 100% pewien, czy jest ten efekt. Czy jest ten efekt tutaj, bo za mało mam zębatkę z przodu. Muszę tą 17 zamówić, przyjdzie mi 17 zębatka i wtedy może się uda z Speedbike Riderem pojeździć na dwa motory i będę w stanie dla was to przetestować. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No. Zauważcie sobie w Speedbike'u na przykład 140 MRF-ie. Jakie ma malutkie koło z tyłu, a zębatkę ma na przykład 41 zębów na przykład, nie? Rozumiecie mnie? Małe koło, 41 zębów i naprawdę jest bardzo agresywny. Nie dacie gaz i od razu rwie, zrywa ten... Nie, że ma więcej mocy, bo na przykład jak podjedziecie pod jakiś ostry podjazd, to 12 koni i zmuli go i koniec, nie? Tylko chodzi o to, że jak sobie daje radę, o jak reaguje na gaz, o w ten sposób, jak reaguje na gaz, że jak przekręcicie na maletkę, całe to przełożenie, jak przeniesie ten cały moment na koło. O ten efekt mi chodzi, że coś może w tym być, ale ja będę miał cięcia, jasny pieron, cięcia to będę miał od pierona, żeby to w miarę sensownie poskładać, posklejać, żebyście mnie zrozumieli. I teraz, uwaga, rozkmina roku. Dlaczego pan MRF, przez co pan MRF na to wpadł? Jak myślicie? Wpadłem na to, patrząc na motorki crossowe, motorki zwykłe, na pitbike, czemu jest bardziej agresywna taka 140 na małych kołach, a jak wsadzi się większe koła, już ten motor nie jest taki agresywny, ma tyle samo mocy, ale jest mniej agresywny. I dlatego to na to wpadłem. Na małych kołach na przykład mogliście zobaczyć na poprzednich filmikach test, na przykład jak ruszaliśmy. Jaka przepaść była między 125 a 140. Po prostu jak szczeliłem ze sprzęgła 140, to mi motor po prostu zmulało. Miał ciężko ruszyć. Ale jak już ruszył, to szedł jak przecinak. 125 nie miała szans. Tylko przy samym starcie widzieliście ten efekt takiego zmulenia. Tak samo, ten sam efekt był na przykład jak robiliśmy podjazd. Jedzie się podjazd i na przykład straciło się przyczepność, skoczyło się i nagle motor na przykład docisło kawałek dalej. Skoczyliśmy kawałek wyżej i nagle motor tak jakby docisło i zmulało go. Ten sam efekt było wtedy widać. 125 nie miało takiego zbytnio efektu, jak się skoczyło albo coś, zmulało, ale to ze względu na mniejszą moc motocykla, a nie na przełożenie. I ten sam efekt możecie zobaczyć nie tylko w pitbike'ach, a tak samo w crossach. Czemu, zauważcie sobie, czemu zębatki są deczko większe, a koło jest mniejsze w enduro? Czemu w enduro dają mniejsze koło? Jak myślicie?
Mi się wydaje, że dają tą 18, nie 19 w enduro nie bez powodu. Dają troszeczkę większą zębatkę, a koło zmniejszają i zwiększają tak jakby ten moment na kole. Według mnie, że według mnie jest to tym spowodowane. Bo tak to jak myślicie, no popierona zmniejszać koło, nie? No po co zmniejszać koło w enduro? Podobno im większe koło, tym lepiej dziury wybiera, nie? No, pomyślcie, ja tam myślę i właśnie mi to dało też bardzo dużo do myślenia, czemu w enduro jest koło mniejsze, a zębatki są deczko większe. No, mi się wydaje, że właśnie chodzi o ten efekt, o który ja chcę tutaj uzyskać. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Łapeczka w górę mile widziana. Zachęcam Was do oglądania innych filmików. A ja uciekam, no może jeszcze coś tu pojeżdżę, może coś dla Was ponagrywam po drodze. Zobaczymy, no. Może pojadę na jakiś podjazd, przetestować. Więc do następnego, trzymajcie się. Na razie, hej! Jedynka to jest prawie, że nie do zatrzymania, jak dam teczko gazu. Bo na wolnych obrotach to... Dobra, kamerkę miałem trochę kitowo ustawioną, pewnie się mało widzieli. Dobrze, że mi się bateria skończyła. Dobra, jedziemy dalej. Testować troszeczkę, tak sobie pojeździć na tym. Na spokojnie, powolutku. Podjedziemy go na takim wolniejszym gazie. Biegi, to tak nie jest taki bardzo agresywny, zauważyłem, na gaz, bo jest bieg jest teraz wydłużony przez tą 16 z przodu i muszę trochę szybciej jechać, żeby poderwać na koło. Nie wiem, gdzie jesteśmy, no to nie jadę niżej, bo tutaj muszę speedbike riderem przejechać. Jeszcze jednego biegu, tak wam szczerze powiem. I w dół. O kurde. Oje. Tutaj bym wpadł. Mogłoby nie być ciekawie. Spróbuję podjechać tu. Ewentualnie wpadniemy tam, ale spróbuję sobie podjechać tu tak fajnie zygzakiem. Tą ścieżką wydrypconą przez sarny. Kurde, może to być niebezpieczne. Dlatego fajnie będzie. Ale mam wolną jedynkę to. I gangusa to.
powinien nie być tak źle. Mam gangusa, ja z dopiero, ale to powiedział. Dobra. Ups. Nie przejadę, silnikiem zawadzam o podłoże. A ja tu nigdzie nie wyjadę. Może jakoś przepcham go? Dobra. Tak silnik zawadził to. No i teraz mi utknął tu motorek. Ojej. Ślisko. Jest gangusik. To jest, no mam kitową oponę do trawersów. Ale tu fajna ścieżka jest. Zarąbista ścieżka jest, odkryłem fajną ścieżkę. Nie wiem, to sarny chyba wydrypciły. Ale teraz jest tylko kwestia, czy się da tam przejechać. Jak się da tam przejechać, kurde, muszę się tego drzewa pozbyć, tego. Ojej, kurde, to ja pierdzę. Ciężko wyjść. Nie trzeba nawet. Przejadę tu dołem. Czemu ja tędy nie jechałem? Ojej, tu ja by się wpadło. No jest tak z. No jest tam deczko troszkę w dół. Ale tyle to jest nic. Plunął z góry. Boże, jak tutaj się ktoś nie wyrobi, ślizgnie go i poleci w dół. Trudno się mówi. To trzeba było jeździć uczciwie. Spuścimy kłodę. Spuścimy sobie drzewko tam. I leci. Teraz było takie spowolnienie. Wszyscy, ja pierdzielę, ale tam wysoko. Ale tam wysoko. O kurwa, ześlizguje się. Pan MRF zrzucił. Ojej, ślisko. Ściągę mnie. Pan MRF gałązkę zrzucił. No. Tylko jakby tam zjechał na dół, to już nie wyjedzie. Trudno. Ale fajna ścieżka. Jasne, to na to fajnie. Ja tu muszę zjechać zaraz. Jak ja tu nie zjadę, to chyba nie jest ze mnie endurowiec. Fajna siatka leśna. Tam do góry trzeba jechać. Jo, ale będziemy speedbike riderem jeździć. Gałązka tu się urwała. Dodam na nóg. Ale tu fajnie. Ojeju. Nie, po co ja mam ten? Ja tu motorem przyjadę. Tylko nie mam opony do trawersów. O. Sarny tutaj latami chodzą. Patrz, widzicie? I ścieżkę sobie wydrypciły. Także mnie nie ściągło tylko. Ścieżkę wydrypciły sobie sarny. No to łażą, to jest szlak jakiś. No to tutaj będzie mokro, to tylko będzie niebezpiecznie, bo możemy tam wpaść w kanion. Nie jest, no, kanionek, bo to nie są kaniony takie zbyt duże, ale... Kozacko. Nie ma co się. Szukam motora, on jest tam. Tylko czy ja zjadę z góry? Ojejo. Tu zjechał, tu zjadę, tu wyhamuję. Ewentualnie wjadę w kanion. A to tam już nie jest stromo. Muszę jakoś do niego wyjść. Muszę wyjść do motorku. Oj. I oczywiście się nie ubrałem. Standardowo pan MRS się nie ubrał na crossa. Dlaczego? A jak zwykle
miało być na spokojnie. Ale teraz zjedź tam na dół. Teraz tam zjedź i się nie zabij. I tam z góry my zjechali. Nieźle. Bajkiem się nie da enduro. Nie da się enduro. Trzymajcie. Paliwko jest. Jedziemy. Pojechałem daleko. Wolne obroty. Mogłem przegazować. Kurwa, to była dwójka? Ojej. Ale ja tu muszę podjechać. Tam jest pełno gałęzi i korzeni. Jakby to wziął bokiem, to może bym podjechał, ale... Jest to realne. Trzeba było to z rozpędu na stojąco wziąć. Ja to podjadę. Tylko nie dziś. Musi ktoś mnie... Ktoś być do nagrywania. Idziemy dalej. Popieronie przełożenie. Przesadziłem deczko, tak wam powiem. Bo miała wejść z przodu 17, a nie weszła, bo nie pasuje frez. I będzie za wolny teraz. Cały motor uwalony. Cóż poradzimy.
strasznie opony są kitowe w tym motorku, jak wam powiem. Widzimy, czy go uduszę. Uduszę go. Ale jest fajne już przełożenie. Kurde, jeden ząbek. O kurde. Oj. Paliwko. Paliwko cenne. Oj, chyba się odpalisz. Dźwignę. Na spokojnie mówili. Na spokojnie. No cóż, no słowa podsumowania na chwilę obecną. Jedynka nie do zatrzymania. Jedynka jest nie do zatrzymania. A dwójka, trójka to takie, kurde, można powiedzieć, półbiegi. Półbiegi Pitganga. Tak wam powiem. Nie wiem, czy mi się wydaje. Może mi się wydawać, ale tak jakby biegi były trochę dłuższe. Po prostu jak się przygazuje, to tak jakby trochę dłużej na tym gazie. Tak jakby trochę szybciej z maksymalnego gazu jechał na danym biegu. Ale się mogę mylić. Muszę przerobić zębatkę na 17 i może wtedy będę mógł jakoś to sensownie przetestować. Bo teraz to jest dupa. Nic nie wiadomo, tak wam szczerze powiem.